What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w DMC 5. Prawie powiedziałem DMC Devil May Cry, ale nie. DMC 5. Misja 9 i 10 w tym odcinku jako Virgil. Czyli powiedzmy, że już będziemy w połowie gry. I się dobrze, nie pamięć nie myli, to 9 misja to jest dla V, a 10 to jest chyba pierwsza misja jako Dante, tak mi się wydaje. Chyba tak. No tak, no to tak, tutaj widać, że to jest dla V. Ale właśnie nie jestem pewien, czy ta druga była dla Dantego, ale chyba tak. Come on, serio skudłowałem. No. Koniecznie o to mi chodziło. O nie, tu jest to. Come on, seriously? Ej, naprawdę, ta walka mi się udała. Jezu, ale te dwa uniki ze skokiem przed tym behemot się nazywał ten przeciwnik. I ta kontra, kurde, z widmowego ostrza, nie? Czy tam iluzorycznego Force Edge'a. Mua! Po prostu piękne. Tutaj odzyskujemy zdrowie. Przekonfigurujmy sobie Devil Triggera do Triggera Grzechu. Okej, coś się tu wydarzyło, przepraszam bardzo, trochę nie ogarnam. Oh, come on! What? Gdzie, co? Gdzie jest trzeci? Kiedy ten trzeci zdechł? Halo? Ale poważnie się pytam, gdzie on zniknął? Dobra, trigger full. Come on! Nice! Kontra wpadłem przypadkiem. Ale takie chyba są najlepsze. Ty, że czekaj, sumę? Kurwa! Musiałem dać się trafić. Fuck you! No, trigger też, ale chodzi mi na tego.
Fokus. Okej. No i żegnam. O kurde, to nie zabi... O, okej. Przyznaję, jestem teraz troszeczkę zszokowany. Myślałem, że tak zabiję na raz, ale... Jednak nie. O, come on! No powinno być kontra przecież! O, tak jak teraz. Ej, od kiedy mogę robić żądło w powietrzu? Fuck you! No ej! Nie. Fuck! Więc że mogę mieć go namierzonego, jeśli chcę robić ten unik. No, namierz, namierz. Znaczy namierz. To może z trigger grzechu. No co? Ej, no nie wierzę, naprawdę! Zrobiłem kurde unik tylko po to, żeby mu się potem sztuczką wrąbać prosto w ten jego cholerny strzał. No, come on! No ej! Raz. Kurde, naprawdę mógł pójść lepiej teraz tą walkę. Dobra, trudno. Lecimy dalej. Może wiecie, jakie to jest przyzwyczajenie dla mnie w ogóle jeszcze z DMC Devil May Cry? Ja naprawdę, jak grałem Virgilem w czwórce i w DMC Devil May Cry, to miałem taki podobny feeling, jak się nim grało, nie? W sensie bardziej mi wchodziła czasami ta sztuczka. W sensie wiecie, chodzi mi o to, nie? Nie, 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 out, 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 out. Odeślij go. Tu jest cyk. Tu zmieniam broń. Na bumperze w sumie nie robię nic. Czy wróć na bumperze, namierzam, ale nie o to chodzi. To jest sztuczka w górę. Dobra, moment. Jak się robiło też to samo, tylko w dół? Odbicie, sztuczka w górę, sztuczka w powietrzu. A to jest to nie. Sztuczka unik. O, sztuczka w dół. A, tył i przód. A, dobra, ale to nie jest to samo co w DMC Devil May Cry. To nie jest te do góry i na dół, tylko to jest to. Nie to. Raz za hop. No i to jest taki skok do tyłu po prostu. Czy tam teleportacja właściwie, taka powiedzmy fazowa, nie? Bo jak dla mnie ciężko to nazwać tym, nie? Ciężko mi w przypadku Virgila to jego właśnie jak to nazwa gra sztuczkę, nazwać czymkolwiek innym niż teleportacją, no bo tym to tak naprawdę jest. Choć w sumie zachodzi to taki powiedzmy doskok fazowy, nie? Jakiś tam przeskok. Bo to widać zresztą, że on nie, wiecie, to nie jest taki szybki tepek. No bynajmniej nie na tym wyższym levelu koncentracji, bo widać jak ten cień jego osoby, jak ta kolejno leci szybko do tego. Więc to ciężko nazwać właśnie wtedy teleportacją, to jest taki przeskok fazowy. My tak skaczemy po prostu między tymi, między wymiarami. No ewentualnie Verge jest po prostu tak szybki, że to wiecie, to jest tylko tak do naszego oka jest pokazane ten jego przeskok, nie? Bo jest w sumie... A, fokus, fokus, fokus. Bo nie ma tego. Bo nie ma jednoznacznego dowodu. Ach, naprawdę, ten Judgment Cut to jest the best, jak można zakończyć każdą walkę, nie? Też głównie dlatego, że jest to po prostu najszybszy cios, jaki można wykonać z tych wszystkich naładowanych. Znaczy, dobra, może nie inaczej. Najszybsze to de facto jest to żądło, które możemy wykorzystać z użyciem właśnie widmowego Force Edge'a, czy tam iluzorycznego, ale no niestety jest najszybsze, ale jest najmniej efektywne, bo fakt, możemy pociąć tych wszystkich wrogów, ale ciężko się tym namierza. Z użyciem Beowulfa to dupnięcie jest naprawdę kozackie, długo się ładuje i mocno jesteśmy wystawieni na atak,
wtedy, właśnie podczas tego ładowania, co akurat nie było widać, że oberwałem w trakcie samego ładowania. Wiecie, jak już jest taki błysk na Beowulfie, no to już wiadomo, że to po prostu dalej nie pójdzie, nie? W sensie nie da się już tego wtedy przerwać, jest po prostu tylko dupnięcie i zniszczenie wszystkiego, co jest w zasięgu. A Judgment Cut wygląda po prostu stylowiej, ale też szybciej się wykonuje. Plus, kiedy już Virgil mignie i zaczynają się pojawiać te cięcia, to czas praktycznie zatrzymuje i nic nie jest w stanie nam nic zrobić. Dobra, i to wszyscy. Biała kuleczka. Naładowany trigger grzechu. Także dziękować. Dobra, tam na górze, z tego co pamiętam, był fragment kuli, ale że już go zabrałem, no to totalnie jest, nie muszę tam teraz wchodzić, bo teraz byłoby tam tylko i wyłącznie parę orbów. A jak wiemy, akurat czerwonych orbów, czy tam czerwonych kul, to mam akurat... no, w nadmiarze. Okej, co my tu mamy? Ej, co? Ja zrobiłem trzy... Ej, co? Ej, trzy razy z rzędu zrobiłem te idealne wypuszczenie naładowania tego. Jakim cudem? Nie, znowu musiałem się obezwać, no. W sensie, nie nagło, tylko powiedziałem sobie, że w myślach mówiłem, że kurde mam eskę po takim czymś. Co i oczywiście chwilę później jestem po mordzie. Tak samo teraz. Chodź, panie kloniku. Fuck you. Okej, dobra, mogę to przerwać. Okej, tyle dobrego. Liczę na to, że uda mi się doskoczyć bez wykonywania tego ciosu. Ej, to już jest żart chyba, tak? Zrób ten cios! Nie ten cios miałem na myśli, no ale dobra. Niech będzie. Że wkurza mnie to, że niestety, ale dość... To lekko przycięło, mam nadzieję, że to nie wina komputera, tylko po prostu coś się w grze doczytywało. Wiesz, co jest irytujące, że kiedy ja chcę zrobić ten cios, nie? Ten... nie ten. Tylko ten. To niestety jak kamera jest obrócona bokiem, to ja robię tak. No, kamera tego nie chwyta. Jak zrobię tak... tak i tak? O właśnie, to muszę odpowiednio ustawić kamerę, tylko czasami niestety mi to nie... ten, nie łapnie mi tego tak, jakbym chciał, żeby złapało. No i jestem w dupie wtedy, nie? Wiesz, co mnie też ciekawi? Czy gdybym sobie włączył trigger grzechu i miałbym miałbym full tego, nie? Miałbym full koncentracja, bo chociaż ten drugi level, to czy mógłbym wykorzystać dwie akcje triggera grzechu na jednym pasku? Czy od razu to jest momentalnie kasowane przez siebie? What? Ja, czekaj, czy ja strzeliłem kontrę tym nożycą, po czym zabiłem jednym strzałem? Jak? No Jezu, wyjdź z tej ściany! Boże, jak ja nienawidzę czegoś takiego. Uff.
go! This barely even counts as a dang. Dobra, ale chcę coś teraz sprawdzić, nie? Czy... bo tego sobie nie sprawdzałem. Czy prowokacja jest zależna od tego, jaki ja mam ten, nie? Dobra, bo ogólnie prowokacja jest wciśnięcie, ale ta specjalna prowokacja... czekaj, to jest co? Odgarnij włosy do tyłu. Naciśnij, wciśnij jednocześnie bumper, czy bumper. Wciśnij jednocześnie gałkę i to. Naciśnij, przytrzymaj. A to jest nieważne. No i zwykła prowokacja jest wciśnięciem. Zobaczmy, czy to jest zależne. Zobaczmy. Okej, tu jest to samo. Nie wiem, teraz ściskałem, nic się nie działo. Zobaczmy, jak wcisnę i przytrzymam. Dobra, to nie. Okej, czyli... nieważne. Znaczy, dobra, w przypadku Beowulfa to tak nie działa. W przypadku tego? Show me your motivation. Dobra, tutaj to już znam. Nie, no, ciska mi, nie działa mi to. You think to make a fool of me. Okej, okay, tego jeszcze nie widziałem. Pathetic. Okej, okay, a właśnie to jest to. Te prowokacje dość często mają właśnie taką akcję, że ten. Że potrafią zadać cios. Tylko niestety niektóre są za długie, aby faktycznie wykonać w walce. Zobaczmy tu, a na tym jak użyję tego z przetrzymaniem? Okej, to jest znowu to samo, dobra. Czyli nie ma co tego testować. Nie, bo wiecie, znaczy, na bank znacie to wideo, I am the standard is approaching, gdzie właśnie jest Vergil, nie? I tam w tym momencie, przed tym Judgment Cutem, jest taki moment, że on kręci tym widmowym ostrzem na ręce. I gdzieś widzę, że to jest chyba fragment, jakaś forma prowokacji. Właśnie przy użyciu widmowego Force Edge'a. Może no, widmowy iluzoryczny, na zmianę to traktował, nie? Ale właśnie nie wiem, jak to kurde rozgraniczyć, nie? W sensie nie wiem, od czego zależy dana forma tej prowokacji. Teraz, co nam tu przyjdzie? A, 3T i miecz Sparny. Dobra. Nie! Out! Fucking Christ! Jezu! Stop. Czekaj, właśnie ty! Czekaj! By tej walki zbytnie nie przeciągać, nie? Hono. Okej, okay. Nabić i jazda. Oh, come on, seriously? O ty, czekaj. No. Gdzie jest tą łapą? Chciałem to inaczej rozwiązać, no ale... trudno.
Ej, chociaż w sumie ty, może właśnie błąd popełniłem tym, że nie wszedłem w trigger grzechu, kiedy zanim użyłem Judgment Cutta. No bo w sumie, kiedy Judgment Cutta, kiedy używam czegokolwiek w triggerze grzechu, no to ten damage jest większy, więc może wtedy bym ich zmanshotował. Podkreślam może, ale musiałbym to sprawdzić. Dobra, misja 10, czyli pierwsza misja jako Dante, a konkretniej mówiąc to cała retrospekcja. Jak to po raz pierwszy zawalczyli z Urizenem. Więc let's go! Zobaczmy, jak to mi pójdzie. Dobra, powoli, powoli. No fuck you! Mucimy! Dostał lepę, kurde, z pochwy i gleba. Kurde, żyłeś, że mam jakiejś akcji, na przykład quick time eventowej, która użyłaby zrobicie takiej, wiecie, akcji jak w Devil May Cry 4, że on by rzucił tą pochwą, on by się tak poobijała od typów, nie? Żeby być o typów, a nie od, znaczy od też. No wiecie, o co mi chodzi, nie? No, poobijałaby się od typów, po czym byśmy ją złapali i cyk, szybkie cięcie po wszystkich, nie? No come on! Gleba! Bardziej muszę przytrzymać, żeby to jakoś fajnie weszło. Mwah! Okej, okay, to już nawet spoko. Choć nie powiem, wiecie jakie byłoby jest najbardziej stylowe zakończenie, myślę, walki? Tym. Cyk! To jest najbardziej... Jest takie, wiecie, bez Judgment Cutta. To jest najbardziej stylowe, jak można chyba zakończyć walkę, nie? Zrobicie cięcie, po czym dokańczacie cięcie i typa wykańczacie, nie? Mwah! Piękne. Dobra, dla testu i przypomnienia, czy ja mogę tutaj kupować... leczenie? Albo coś? Nie, dobra. Tak więc... Odpuszczamy to, bo nie ma też sensu w sumie. Musimy zrobować. To mamy to znowu. Wow, nie wierzę, że się udało. Usidlony i wykończony. Dobra. Żyćko, ale teraz go nie potrzebuję.
Bo całą walkę zrobiłem totalnie no damage. No, prawie no damage. Dobra, to mamy to, że jak szybko sobie z nim poradzę, no to mogę iść skrótem. To są... tak, te latające gówna. Dobra, wiecie co? Naprawdę, mam dość. Ładuj ten fokus. I żegnam. No bez jaj, serio? A, no tak, oczywiście, że jest tutaj więcej. Ten uśmiech widzieliście? Dobra, czy to się zamknęło? Nie, jeszcze jest otwarte, dobra, no to wchodzimy. To olewamy. Ale idąc górą, myślę, mogę iść na miarę na skróty. Chyba? A nie! Jesus, tam był tylko sekret. Dobra, nieważne w takim razie. No i tak, warto robić tak najszybciej, nie? Boże, nawalanie, kurde, tych jest najgorsze, nie? Nie, ja się, bo one cały czas łażą wszędzie, tylko nie tam, gdzie bym chciał, żeby łaziły. Dobra, tutaj, czy tu wejście? Nie, tu wejście na górę idzie tam do sekretu, więc dobra, tutaj też mogę wolać. Tutaj chaos tym razem. Nie to! Czekaj, no, tył przód! No. Dobra. Teraz tu. Now you suffer. There is no escape. Nawet nie wiem, czy go zabiłem, nie? chyba tym, że z fokusem mi się te dodatkowe cięcia nakładają. Jak używam Yamato. Nie mam dlatego powiedzieć, że go zabiłem, ale chyba właśnie tym, bo zrobiłem doskok i już chowałem ostrze, po czym nagle gościu zginął. A Yamato ma to, że jak mamy drugi level, czy drugi level właśnie fokusu, to się nakłada ten. To się nakładają dodatkowe cięcia na przeciwników. Jakby z tych takich widmowych kopii Virgila, nie? Muszę powiedzieć, ładnie ta walka wyszła. Nie to, kurde. Okej. Dobra, trafiłem tym drugim na szczęście. Lol, spoko.
Okej, tylko kurde to, że się odbijałem od tego, nie było... Nie, ten... Kurwa, mówiłem ci. Dobra. Czekaj, jako Dante wystarczy po prostu to zablokować, nie? Czy jako Virgil jest tak samo? Tak, w ten sposób to się o tym przekonam, nie? Dobra, daj. Zobaczę, czy wystarczy trafić go, jak tak będzie leciał? No ewidentnie nie. Chyba, że... A nie, czekaj, nie, bo ja to ogólnie robiłem. Jakąkolwiek broń, nie tylko Balrogiem w przypadku Dantego. Więc Beowulfem, Beowulf to też nie jest jakby... No właśnie, Beowulf to nie jest chyba tylko jedyny argument na to. Co jaki argument gada w ogóle? Jedyny sposób. Dobra, probę Ulfa, to sieknijmy ich sobie. Tylko może kurwa nic samemu nie zostanie sieknięty przy okazji. Rozjebię mi tak. Dobra, nie, chyba jednak po Wolfen to muszę robić tylko i wyłącznie. No! Ej, przestań mi to spamić! Tył przód! Że to jest to, nie? Kurde, to mnie naprawdę irytuje, nie? W tym Beowulfie. Ale patrzcie, grałem w DMC Devil May Cry, grałem Eriksem, to albo on się szybciej ładował, albo ja potrafiłem lepiej wyczuć te ataki. Grałem Beowulfem albo Balrogiem, totalnie nie umiem wyczuć tych najmocniejszych ciosów. W sensie, kiedy dobrze je wykorzystać. Totalnie tego nie potrafię wyczuć. Tego by się przydało. Muszę ci zdjąć tak naprawdę. Dobra, wybucha. Chyba? A nie, jeszcze nie. Teraz? Teraz, dobra. Zostałem? No, nie wiem. To co nami nie spadło, ale też nie wzrosło. Okej. Teraz. O Boże, zaś ta królowa. A wiecie, dobra, jak mamy okazję? Lubię trigger grzechu. Musiałem się odezwać, nie z tą okazją. Dobra, mamy to. Teraz to. Ja mam nadzieję, że źle poszła ta walka. Ale zauważyłem, że chyba jednak nie jestem w stanie użyć dwóch naraz ataków demonicznego triggera. Triggera grzechu. Bo jak tylko miałem do użycia ten trigger grzechu właśnie z tego, z Beowulfa, to mi wyzerowało cały pasek, mimo już miałem taki mały kawałek. Jeszcze w zapasie, więc chyba jednak...
jeśli najlepiej użyć tego strzału, to na sam koniec transformacji, żeby wiecie, jak najwięcej się wyleczyć, a potem już tylko dobić typów, którzy przeżyli strzał, nie? Chociaż kto wie, może wyzerował, po prostu miałem tak mało tego paska właśnie i to zabrało akurat tyle, to jeszcze musimy zobaczyć. Tak, jeśli miałbym full pasek triggera grzechu, no trochę szkoda go marnować w taki sposób, nie? Żeby na samym starcie od razu zużyć taki potężny strzał. No dobra, spróbujmy. Aha, super, zaczął mi liczyć ładowanie strzału zamiast użycie tego. Dobra, nabij tylko. Come on, no nabij! Dobra, niestety nie udało się sprawdzić. Ale udało się tym dość mocno poturbować, rozczłonkować. Whatever is your fit. Now you suck. Kurde, serio, wylazł mi z tego! Okej, to było nawet stylowe. No i kolejna potrójna. To mi się podoba. Coraz lepiej mi idzie tym Virgilem. Dobra, zaraz będzie boss, ale to jest kolejny raz, kiedy... To jest właśnie drugie podejście do Yurizena, kiedy... Drugie? Nie, trzecie, bo jest prolog, Nero i... Pierwsza akcja jako Dante, kiedy przegrywamy. Czyli właśnie ta. I potem druga jako Dante, kiedy wygrywamy. I to jest znowu to, kiedy dostajemy w mordę, więc... No tak naprawdę mogę dać się po prostu obić, nie? Bo... To muszę zrobić tak naprawdę. I co, mamy koniec? Mamy koniec. Dobra. Okej, okay, BBA. I ogólnie dostałem A. Okej. Okay. Jakby było BAA, to byłaby może S-ka, nie? Ale... Never mind. Później sobie to wyeskuję. No i misja 11, czyli właśnie druga misja jako Dante, a pierwsza jakby jako nie retrospekcja. Czyli będzie tak, misja 11 i to jest kiedy Dante odblokowuje trigger grzechu i 12 to jest ta podziałka na Nero i na Dante, albo na Dantego. Albo na Dantego i na V. Nie, na Nero albo na Dantego, no bo V to jest misja 13. Dobra, never mind. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w DMC 5, w którym przejdziemy kolejne dwie misje i być może... Bez być może, po prostu. Przejdziemy dwie kolejne misje. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!